To był niezwykle intensywny dzień przy bułgarskiej. Za nami Lech Talents Day, czyli nabór do grup dziecięcych kolejorza. Podczas tegorocznej edycji trenerzy Akademii Lecha Poznań przyglądali się zawodnikom z roczników 2010 i 2011. Starali się wyłowić największe piłkarskie talenty. Dla dzieci była to świetna okazja, by aktywnie spędzić czas. Zresztą zobaczcie sami. Chcemy zaprosić chłopców, których na co dzień aż tak często nie możemy oglądać, w związku z tym, że grają w różnych klubach, w innych lokalizacjach. Pod Lech Poznań Football Academy mamy bardzo, bardzo dużo dzieci, ale też chcemy dać szansę chłopcom z innych klubów, żeby nam się pokazali tutaj i spróbować sił, może już grania nawet właśnie w naszych strukturach Akademii. Co musieliście dzisiaj robić? Opowiedz nam, jak to wyglądało. Mieliśmy grać piłkę. Pierwsze mieliśmy rozgrzewkę, belka, a później graliśmy w mecze. Powiedz, dowiedziałeś się czegoś nowego tutaj? Tak, że nie wolno do środka zagrywać, bo przeciwnik może od razu strzelać gola i że trzeba się na pozycję pokazać. Ja chciałam dzisiaj sobie zagrać. Graliśmy dzisiaj dużo meczy, a najpierw bawiliśmy się w berka. Powiedz, Antek, grasz na co dzień w piłkę? Gdzie grasz? No tak, najczęściej chyba na obronie albo tak na lewym skrzydle. U tak młodych zawodników przede wszystkim chcemy zauważyć, co jest może dość trudne, ale taką pasję do piłki nożnej, takie zaangażowanie. Sprawność ogólna, bo tego tak naprawdę powinniśmy tutaj zaczynać. Te działania z piłką oczywiście też już tutaj są widoczne. Niektórzy dłużej drenują już piłkę i lepiej z nią obcują. Natomiast najważniejsza jest taka naturalność ruchów, sprawność ogólna, taka szybkość. A z tej piramidy, powiedzmy z tego dołu piramidy, już później można wyspecjalizować chłopców w każdej tak naprawdę dyscyplinie sportu. To jest taki wiek, w którym chłopcy chcą grać pod siebie. My to rozumiemy i wiemy o tym doskonale, także dzięki temu chłopcy też podnoszą swoje umiejętności, ale też kształtują grę 1-1. Podobało mi się najbardziej to, że mogłem sobie tutaj pograć z kolegami, popatrzeć, jak inni grają też trochę, no i postrzelać trochę goli. Powiedz, podobały ci się tutaj spotkania z trenerami? Dowiedziałeś się czegoś nowego? Mhm. Tak, bardzo mi się podobało. Poznałem na przykład nowego kolegę, też nawet nie jednego. Proces selekcji jest dosyć złożony i skomplikowany u nas w Akademii. To nie wystarczy przyjść raz na Lech Talent Day i już można się dostać do zespołu. Musimy takiego zawodnika obserwować wielokrotnie w różnych warunkach i dopiero wtedy podjąć decyzję, czy on do nas do Akademii trafia. Jeżeli trafia, to raczej zawodnicy zostają na kilka lat przynajmniej. Co musieliście dzisiaj robić? Opowiedz nam, jak to wyglądało. Mieliśmy grać piłkę. Pierwsze mieliśmy rozgrzewkę, belka, a później graliśmy w mecze. Powiedz, dowiedziałeś się czegoś nowego tutaj? Tak, że nie wolno do środka zagrywać, bo przeciwnik może od razu strzelać gola i że trzeba się na pozycję pokazać. Większość zapisanych chłopców już gdzieś gra. W różnych akademiach, w różnych klubach tutaj w Wielkopolsce, ale nawet spoza Wielkopolski do nas chłopcy tutaj przyjechali. Tak naprawdę około 10% tych zapisanych jest bez klubu, czyli na razie bawi się tylko gdzieś na ogródkach, na podwórkach. Natomiast tych chłopców będziemy chcieli mimo wszystko zaprosić tutaj do naszych struktur Lech Poznań Football Academy, żeby już pod okiem trenerów tych umiejętności piłkarskich cały czas podnosić. A co musieliście robić dzisiaj? Podawać, robić berka, rozgrzewka i mecze na końcu. Ty gdzie najchętniej grasz na boisku? Jaka pozycja ci się najbardziej podoba i dlaczego? Bramkarz, dlatego, że mogę
łapać piłki ręką. Dzisiaj grałeś jako bramkarz, czy strzelałeś też bramki? Strzelałem też bramki. KKS? Leo!